dniu dzisiejszym odbyła się konferencja dla trenerów i instruktorów piłki nożnej organizowana przez TS Podbeskidzie. Część praktyczna odbyła się na boisku przy ulicy Młyńskiej w Bielsku-Białej. W tej części uczestniczyło dwóch naszych prelegentów, którzy przedstawili różne metody szkolenia. Pierwszy z nich, Dariusz Dźwigała, skoncentrował się na szkoleniu grup starszych oraz seniorów, pokazując metody treningowe pozwalające na budowanie ataku i konstruowanie akcji krótkimi podaniami. Z kolei drugi z prelegentów, Hugo Klingor z Akademii Dynamo Zagrzeb, skoncentrował się na rozwoju takich cech u zawodników jak kreatywność, szybkie myślenie i podejmowanie właściwych decyzji. Jestem trenerem o charakterze, w cudzysłowie, gry w piłkę. Moje zespoły były powtarzalne, były może schematyczne. Przeciwnicy wiedzieli, jak moje zespoły grają, ale pomimo tego, że wiedzieli, poprzez schematy, które mieliśmy wypracowane, dochodziliśmy do dobrych sytuacji, strzelaliśmy bardzo dużo bramek, nawet kosztem ryzyka gdzieś tam straty, ale ta praca uważam, że w każdym klubie, w którym pracowałem, rozwijała każdego z piłkarzy, bo w tym pomyśle na piłkę nożną, które ja mam, każdy zawodnik jest ważny. Bramkarz też musiał kreować, musiał budować atak pozycyjny i nad tym dzisiaj się skupiłem. First, I would like to say that I'm very happy to be in Poland again. This is my second time. So as we talked about, it's U13 squad. So today we would like to show what we think it's important in that age group back home in Croatia, in Zagreb. So we'll talk about awareness, we'll talk about decision making and creativity. Those are a couple of things that combined together are creating good attacking football with a lot of possession, with a lot of passes, and now we will try to show how we train our kids to think that way and to play that way. Takie spotkanie jak dzisiaj, taka konferencja, to tyle fajne, że możemy zobaczyć myśl szkoleniową osób, które na co dzień pracują w innych ligach, w innych krajach. Możemy porównać swój poziom do ich poziomu i też się sporo nauczyć, tak, mieć parę doświadczeń i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Tego nam brakuje, myślę, i fajnie, że takie spotkania są. Jest to druga edycja i myślę, że to będzie kontynuowane przez najbliższe lata. Dobrze, brawo, 6! Tak, szukaj sobie miejsca tam, żeby przez ciebie było granie. Tak jest, to jest praca, brawo! Druga część tej konferencji odbyła się w tym oto ośrodku hotelowym Grępielnia, gdzie organizatorzy zapewnili nam świetne warunki, aby zaprezentować nasze metody szkoleniowe w formie teoretycznej. W części praktycznej pomagał pan trenerowi Dźwigale, w części teoretycznej będzie pan jednym z prelegentów. Co zaprezentuje pan dzisiaj podczas wykładu? To będzie jakby dopełnienie tej części praktycznej, bo to będzie omówienie i jeszcze wytłumaczenie takich niuansów, szczegółów, na co trzeba zwrócić uwagę właśnie prowadząc tego typu zajęcia i te konkretne ćwiczenia. Na pewno to jest coś fajnego, coś dla takich młodych trenerów szkółek czy innych grup młodzieżowych, na pewno coś ciekawego, ciekawe przeżycie, gdzie otwierają się oczy na pewne sprawy, bo po to są takie konferencje, żeby doszkalać, uczyć, uświadamiać trenerów. Na pewno popatrzenie z perspektywy innych krajów, dzisiaj jest trener Hugo z Dynama Zagrzeb, także fajnie zobaczenie jakby z innej perspektywy ćwiczeń, zadań, gdzie przygotowują dzieci w ogóle.